czasie ta sytuacja może ulec zmianie i czy euro może zostać konkurencyjną walutą dla dolara amerykańskiego? To znaczy, jeżeli ja się mogę włączyć w tym akurat momencie, tak szczerze mówiąc, to jestem lekkim matołkiem, bo nie rozumiem, co pani mówi przez pryzmat waluty międzynarodowej. Jest takie pojęcie waluty kluczowej. Waluta międzynarodowa to też nie wiem, jaka to jest praktycznie definicja, bo czy na przykład jak tam Iwan ma na tej patelni w Kaliningradzie możliwość wymiany złotówki na rubla, to czy to już jest waluta międzynarodowa, czy tam powiedzmy sobie Czech, to też takie teoretyczne pytanie. Ale wróćmy do waluty kluczowej. Ta waluta kluczowa, żeby nią była, musi spełniać kilka funkcji. I teraz tak w kontekście tego euro. Pierwszy to jest taki, taka funkcja, że banki centralne trzymają rezerwy w walutach kluczowych, no w cudzysłowie międzynarodowych. Czy euro jest? Jak najbardziej jest. Waluty banków centralnych są trzymane w euro. Dalej, czy euro jest pieniądzem w rozliczeniach międzynarodowych? Jak najbardziej jest, tak? Rozliczenia są prowadzone w międzynarodowego handlu zagranicznego w euro. To jest taka definicja takiego profesora McKinnona, który się zajmuje właśnie optymalnymi strefami walutowymi i zajmuje się też walutami kluczowymi w kontekście tych wymian międzynarodowych. Czyli w obrotach w handlu zagranicznym euro się pojawia. Banki centralne trzymają rezerwy. Czy jest powszechnie wymieniana w systemie banków światowych i na rynkach finansowych? Tak, euro jest rozpoznawalne i euro jest w dowolnym momencie świata wymieniane na dowolną walutę, o której chodzi, tak? Czy na dolar. Tak byśmy, rzeczywiście się zgodzę z panią, że dolar jest numer jeden, jeżeli chodzi o walutę kluczową, ale de facto mamy tak naprawdę trzy waluty kluczowe. Ja bym do tego zaliczył euro w trzeciej kolejności jena japońskiego, który jest w Azji bardzo popularny, w taką drugą ligę, bardzo dużą, aspirującą do tych trzech, o których była mowa, czyli do dolara, euro i jena, aspiruje yuan chiński, który bardzo ciekawe ruchy robi. W ogóle Bank Centralny Chiński bardzo ciekawe ruchy robi w kontekście na przykład kursu podwartościowego, który działa jak stymulator, jeżeli chodzi o eksport chiński i zalewa nas tymi towarami chińskimi, bo popularnie się mówi, że to jest niskie koszty produkcji, zgoda, to ten wątek jest, ale też bardzo rozsądna polityka. Czyli tak w mojej opinii skromnej, to jednak euro bym zaliczył do walut międzynarodowych i do walut kluczowych. Bo żeby to powiedzieć, no to muszą być kryteria, a wszystkie kryteria, które wymieniłem, to waluta kluczowa, to nią według mnie jest również euro. Czyli mamy euro jako walutę kluczową. No i teraz jest ogromna dyskusja, bo tutaj takim pierwszym prekursorem, który zajmował się w ogóle optymalnymi strefami walutowymi, też w kontekście euro, można to też do nas podłączyć i do Polski, był taki koleś, który się nazywa Akiba Lerner. On był pierwszym, który wymyślił pojęcie optymalnej strefy walutowej i on chciał robić tą strefę walutową między Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. I wyszło coś takiego, że nie do końca jest to dobry pomysł, szczególnie dla Kanady, bo on mieszkał w Kanadzie i po tych teoretycznych rozważaniach odeszło się od tego, żeby była wspólna waluta między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi. Potem taki ciekawy koleś, on wykłada finanse, był wiceministrem, wicepremierem, był ministrem finansów i wicepremierem Włoch, Padoa Schioppa, właśnie wymyślił pojęcie euro dla Europy. No i teraz z tym euro mamy bardzo dużo ciekawych pytań. Czy euro jest dobre, czy złe? I tutaj w pełni się zgadzam, jeżeli mógłbym tak powiedzieć z moim przedmówcą, panem doktorem Kotlińskim, że gdyby, powiedzmy, Grecja nie miała tego euro, no to oczywiście kryzys, moim zdaniem podzielam tą opinię, miałby miejsce. Dalej, mogę też powiedzieć, że dużo wcześniej, bałbym się mówić, że to 3 lata czy 4, bo to troszeczkę mam mało wiedzy na ten temat, ale też wydaje mi się, że ten kryzys byłby znacznie gorszy niż teraz, który w Grecji miał miejsce, tak? Że te euro, tak jak to mówią tutaj, u nas na dwoje babka wróżyła, czy jest zły, czy jest dobry, wszystko zależy od pewnych argumentów, które przytoczymy. Także w tym momencie chciałbym powiedzieć, tak reasumując swoją przydługą wypowiedź, euro w moim odczuciu jest walutą kluczową, dalej my stoimy, tak jak gdyby dyskutujemy w Polsce,
czy powinniśmy, czy nie powinniśmy, czy w ogóle powinniśmy dyskutować, jak najbardziej. Każda, i tutaj też chciałbym pogratulować organizatorom, że taką dyskusję robimy i dyskutujemy na ten temat, bo wymiana na takich poglądów jest jak najbardziej zasadna, cenna. I też są podzielone opinie u nas, czy wchodzimy, czy nie wchodzimy, czy nie. Ale tutaj z moim przedmówcą całkowicie się zgadzam. To tylko tak na marginesie mojej wypowiedzi. I też zachęcam Państwa do zadawania pytań, do dyskutowania, do wymiany poglądów. Przepraszam, oddaję tutaj już samozwańczemu przewodniczącemu. Bardzo dziękuję za wypowiedź, jednakże bardzo proszę o krótsze wypowiedzi, najlepiej trwające do 3 minut. Dziękuję, przepraszam, przyjmuję uwagę. Więcej to się nie powtórzy. Nie, to już pan profesor wyczerpał również i mój czas pewno, więc ja mam już pół minuty. Natomiast postaram się krótko. Naturalnie wszystkie te cechy walut kluczowych, czy tu nazwanej waluty międzynarodowej, które euro posiada, są takim pewno jedną z tych cech pozytywnych, które powinny nas zachęcać do wejścia do strefy euro, tak? No bo to te wszystkie cechy są takie, wydają się być bardzo atrakcyjne. I kiedy będziemy sobie dzisiaj później w dalszej części zadawać pytanie, czy warto przystępować do strefy euro, czy nie, no to z pewnością posiadanie waluty międzynarodowej w kraju no jest z pewnością pozytywne. Natomiast trzeba mieć świadomość jednej rzeczy, że no przygotowanie unii walutowej to jest przedsięwzięcie bardzo ambitne. Wydaje mi się, że troszeczkę nawet zbyt ambitne jak na etap integracji europejskiej, który był na początku lat 90. Dzisiaj mamy trochę konsekwencji, bo to nie tylko Grecja. Tak? Grecja jest takim przykładem często powtarzanym, ale nie tylko Grecja tak naprawdę nie była przygotowana, aby z innymi krajami ówczesnej EWG tworzyć strefę euro. I ja zawsze studentom powtarzam jedną rzecz, że żeby tworzyć strefę unię walutową, w tym przypadku strefę euro, no my mamy uchwalone traktatem z Maastricht kryteria konwergencji. I studenci pewno na sali tej również wiedzą, że są to kryteria, i niektórzy mówią, przystąpienia do strefy euro. Ja zawsze powtarzam, że są to kryteria uczestnictwa w strefie euro. Tak? To nie jest tak, że trzeba je spełnić, można wejść, a później niech się dzieje wola nieba. Tak? Nie. No, trzeba tych kryteriów się trzymać. Jeśli ich się trzymamy, to wtedy mamy solidną strefę, mamy solidną walutę międzynarodową. Jeśli nie, no to pojawia się znak zapytania, czy do takiej mniej solidnej strefy euro chcielibyśmy przystępować, tak? No ale to myślę, że w dalszej części. Dziękuję. Czyli tutaj zgadzam się z przedmówcą, jak tutaj mówię, jak temat naszej debaty jest, temat naszej debaty za i przeciw euro w Polsce, więc tutaj myślę, że ten argument, czy warto posiadać walutę międzynarodową, myślę, że zdecydowanie tak. Tak, korzyści z posiadania waluty międzynarodowej, to jest argument za. Jak rozumiem, możemy przejść do drugiego punktu. Tak? Tak. Przepraszam, tutaj gadu, a tak jak zauważyłem, szanowni przedmówcy, debata, która by polegała na jakimś zróżnicowaniu głosów. Nie słyszę zróżnicowania głosów. Wszyscy chwalebnie opowiadają nam tutaj czcigodne banialuki o zaawansowanej wartości, która by miała w postaci eurowaluty nam przynosić. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale ta międzynarodowość jest dobra w przeliczniku chyba dla międzynarodowych korporacji, ewentualnie dla dużych graczy rynkowych. Dla tak zwanych detalistów, bo przecież tutaj raczej chyba ktoś ma trust albo korporację? Chyba nie. Więc nie wydaje mi się, żeby zwykli mieszkańcy Polski mogli rzeczywiście podejmować dyskusję w kategoriach fajnie, mamy walutę międzynarodową, wszyscy z tego tytułu skorzystamy. To jest jakiś abstrakcjonizm. Jeżeli mamy się nie posługiwać emocjami, to bardzo bym prosił, żebyśmy tak emocjonalnie nie zachwalali pewnego rodzaju abstrakcjonizmu, bo naprawdę zwykłych ludzi historia na temat waluty międzynarodowej tyle interesuje, co wie pan, bez obrazy. Ja bym chciał zapytać Państwa, bo lepiej, żebyśmy wrócili na ziemię, a nie debatowali gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo o czym do końca. Chciałbym zapytać Państwa, co sądzicie o tym, że
przy wprowadzeniu do Polski eurowaluty może wystąpić dosyć duże, duże ryzyko wystąpienia inflacji, szczególnie na towarach o niskiej cenie jednostkowej. Chciałbym, żebyśmy na ten temat podyskutowali, ponieważ jak będziemy operować terminami na zasadzie waluta międzynarodowa, państwu się opłaca, czy się nie opłaca, tego do końca nie można, do końca nie mogę odpowiedzieć, bo większość krajów w tej chwili raczej w depozytach złota montuje swoje wartości, aniżeli w czystej walucie, czy to euro, czy jakiejkolwiek innej międzynarodowej walucie. Więc wolałbym, żebyśmy wrócili na ziemię i raczej rozmawiali takimi argumentami bardziej dotyczącymi zwykłych obywateli, a nie historii typu, co korporacja zyska, albo jakiś przepływ międzynarodowy waluty, bo to jest jakiś abstrakcjonizm, naprawdę. No. Wszyscy wrócimy do domu i będziemy się zastanawiać, co to jest waluta międzynarodowa. Sorry, powróćmy na ziemię. Bardzo bym prosił o odpowiedź. Tak, bardzo, bardzo dziękujemy za uwagę. To cieszymy się, że publiczność jest aktywna. No, jak pan był uprzejmy zauważyć, dzisiejsze spotkanie ma swój harmonogram, on jest wyświetlony, można go zauważyć. I jeśli pan był uprzejmy zauważyć, to pierwszy punkt właśnie dotyczy tego, czy euro jest, czy nie jest walutą międzynarodową, co to znaczy waluta międzynarodowa, żeśmy się tylko do tego odnieśli. A czy warto, czy nie warto? I co znaczy korzyść dla państwa, dla zwykłego Polaka, niezwykłego Polaka? O tym myślę, że w dalszej części debaty każdy z nas się odniesie, także proszę o chwilę cierpliwości. I myślę, że ciekawe informacje również pan tutaj zyska. To tyle z mojej strony. Jeśli... Jak rozumiem, zachowujemy jakiś wyświetlony porządek obrad, więc skoro pani podniosła problem Wielkiej Brytanii, to się ograniczmy na razie w takim razie do waluty międzynarodowej. Funt brytyjski walutą międzynarodową był do II wojny światowej. Współcześnie funt brytyjski, no już trudno go nazwać walutą międzynarodową, aczkolwiek wielu Brytyjczyków zapewne się z tym jeszcze nie pogodziło. Przepraszam bardzo, bo pani była uprzejma powiedzieć o Wielkiej Brytanii, tak? Ja bym był bardzo sceptyczny, mówiąc o tym, że Wielka Brytania jest takim dobrym krajem pod względem gospodarczym dzisiaj, tak? Ma bardzo dużo, wiele problemów. To była potęga gospodarcza i miała swoją strefę walutową, funta szterlinga, i tamten funt szterling był bardzo silną walutą i tak naprawdę pod względem ekonomicznym Wielka Brytania ciągnęła korzyści, w cudzysłowie ciągnęła, z faktu, że była suwerenem waluty kluczowej, jakim odgrywał funt szterling w strefie funta szterlinga na świecie. A jak pani popatrzy na mapę geograficzną, to wtedy prawie cały świat należał do Wielkiej Brytanii, w cudzysłowie, bo ślady tego są tam, gdzie język angielski jest bardzo silny. Mamy całą Afrykę Południową, mamy Azję, gdzie język angielski, mamy Australię, Nową Zelandię. To wszystko była Wielka Brytania i dzięki temu królestwo otrzymywało duże środki. Teraz, w tej chwili Wielka Brytania takich, powiedzmy, w mojej ocenie, zachowuje się troszeczkę tak na, jak na rozżarzonych węglach. Nie ma pomysłu na gospodarkę Cameron, nie wie jak postępować. To, że my pojedziemy i tam popracujemy, to wcale nie oznacza, że dla przeciętnego Brytyjczyka żyje się świetnie, a żyło się lepiej. Moim zdaniem gospodarka Wielkiej Brytanii czeka ją bardzo
no, duże tsunami. Takie jest moje zdanie. Oczywiście się tym można nie zgodzić, tak? I tutaj chciałbym się odnieść tutaj do kolegi, który zarzuca nam banialuki i takie inne, czy na ziemi, czy pod ziemią, czy w przestworzach. Przyjdzie czas na tego typu rozmowę i no, w takim miejscu, gdzie my się znajdujemy, obowiązuje pewien porządek. Możemy go skrócić, ale to tylko możemy przejść, ale to dzięki panu doktorowi Kotnińskiemu i pani przewodniczącej, która może pewne rzeczy pozmieniać. A ja się trzymam tego porządku, który został narzucony, ale chętnie się odezwę w tym momencie, kiedy będzie trzeba. Wiem, 3 minuty. Dziękuję bardzo. Następnym panelem jest przygotowanie gospodarki do wprowadzenia euro w Polsce. Czy Polska przygotowuje już gospodarkę do wprowadzenia euro? Czy może panowie mają jakieś własne rozważania na temat planów, które Polska powinna spróbować wykonać, aby wszystkie kryteria konwergencji zostały wypełnione? Tutaj pytanie, czy Polska przygotowuje gospodarkę do wprowadzenia euro? Jeśli już się zgodziliśmy z tym, że żeby przystąpić do strefy euro, trzeba mieć gospodarkę dobrą, stabilną, no to my od 25 lat to robimy. Może myślimy to nie z kwestią, żeby, może nie od początku myśleliśmy o tym, że staramy się mieć niską inflację, stabilne finanse publiczne, stabilny kurs walutowy. Nie po to, żeby przystąpić tylko gdzieś tam do strefy euro, tylko po to, żeby być po prostu dobrą gospodarką, żeby nam się żyło lepiej, żeby tworzyć stabilniejsze ramy dla gospodarki i cały czas to robimy. Jeśli, proszę Państwa, pamiętać to nie możecie, ale spójrzcie w dane statystyczne. Jeśli rok 89, 90 mieliśmy inflację tą oficjalną GUS-owską przekraczającą 500%, no to te warunki, to ta nasza gospodarka jest nieporównanie w lepszej kondycji teraz niż wtedy. Proszę Państwa, tutaj w pełni zgoda z tym, że warto mieć dobrą gospodarkę. Wchodzi do strefy euro czy nie, drugi temat, ale warto dbać o solidną gospodarkę. Natomiast musimy o jednej rzeczy pamiętać, że przystąpienie do strefy euro, no jesteśmy dzisiaj w ramach Dni Wydziału Nauk Ekonomicznych, ale taka decyzja przestaje być decyzją ekonomiczną trochę. To zaczyna być decyzja polityczna. Zobaczcie dzisiaj, co jest największym problemem, jeśli już mówimy, że chcemy, dajmy na to, wejść do strefy euro. No nie to, żeby z inflacją mamy problem, czy z deficytem, czy z długiem. Z tym sobie radzimy. Lepiej, gorzej w poszczególnych latach, ostatnich latach, ale radzimy i tak byśmy byli w stanie zrobić. Ale zobaczcie, choćby to, trzeba zmienić konstytucję. Co to oznacza? No trzeba mieć dużą większość w parlamencie. Taka w ostatnich latach nie była i następnych się nie zanosi. Czyli jeśli miałaby być taka decyzja, to trzeba tworzyć pewne kompromisy polityczne. Co oznaczają kompromisy polityczne? Kompromisy polityczne oznaczają koszty, tak? I tu to jest problem, i tu jest, pan będzie w końcu zadowolony, że są jakieś jednak problemy, żeby do strefy euro przystąpić. Bo w mojej ocenie dzisiaj koszt ekonomiczny to jedno, ale bardzo istotny będzie koszt polityczny. Do tego jak się przygotować, no jesteśmy w państwie demokratycznym, no wiemy jak to wszystko funkcjonuje. Dziękuję. Ja tylko tutaj nawiążę do przedmówcy, do pana dziekana. Ten koszt polityczny został poniesiony na Litwie od 1 stycznia tego roku. Litwa wprowadziła u siebie euro i bardziej był skłonny podkreślić, że to był ten element polityczny silniejszego związania z Unią decydował niż ten rachunek taki powiedzmy wyrachowany ekonomiczny. I tutaj w pełni zgoda, no, pan tutaj chce debaty, żebyśmy się spierali. Ale dobrze, my się możemy spierać sztucznie, ale jeżeli koledzy mówią wszelkie argumenty logiczne, no to mi nie wypada inaczej mówić, tylko dla taniego poklasku. W pełni się tym zgadzam i dalsza kwestia, którą chcę podkreślić, rzeczywiście musimy te euro, prędzej czy później będzie w Polsce decydowane, ale też taki był wątek rozpoczął, czy wtedy też Unia nas, to musi być, będzie chciała do tej strefy euro. My tak na razie się troszeczkę zachowujemy jak taka panienka na wydaniu, że tylko decyzja od nas zależy. Też trzeba popatrzeć na stronę unijną, czy nas wezmą, tak? Bo na pewno w mojej ocenie, jeżeli ta gospodarka będzie dobrze zorganizowana i na odpowiednim poziomie, to tak naprawdę wszyscy będziemy mieli z tego korzyść. Taka jest moja, tylko najpierw trzeba oczywiście się do tego odpowiednio przygotować. Czynnik polityczny i rozmowa z Unią, czy nas przyjmą, to też jest bardzo ważne. To nie jest tak z automatu.
że następny temat